Wolontariat w hospicjum przede wszystkim polega na pomocy chorym, którzy są pod opieką naszego hospicjum. Chociaż część naszych wolontariuszy nie bierze aktywnego udziału w pomocy pacjentowi i bardziej skupia się na wolontariacie akcyjnym. Ale główną częścią naszej działalności to jest właśnie pomoc pacjentowi. Teraz od momentu, kiedy mamy otwarty oddział stacjonarny, część wolontariuszy pomaga tutaj u nas na oddziale stacjonarnym, a część nadal chodzi do pacjentów naszych domowych. Wolontariusz przede wszystkim pomaga w drobnych czynnościach, które mogą wydawać się drobne ze strony zespołu medycznego, natomiast są dużą pomocą pacjentowi. Polegają na podawaniu picia, karmieniu pacjenta, wychodzeniu z nim na spacer i spędzaniu czasu wolnego. Wolontariusze akcyjni, przede wszystkim ich działalność związana jest z różnymi akcjami, które mają na celu pozyskiwanie środków dla naszego stowarzyszenia. I tutaj bardzo duża część wolontariuszy skupia się na kwestii listopadowej, która jest przeprowadzana na tyskich cmentarzach. Wolontariusze akcyjni zajmują się również kampanią 1%, a także małymi zbiórkami, które są nawet przeprowadzane w ciągu roku i tak jak mówię, które na celu mają pozyskiwanie środków dla naszego hospicjum. Wolontariusz hospicyjny musi przede wszystkim cechować się empatią. Empatią i umiejętnością słuchania drugiego człowieka. Myślę, że to jest najważniejsza cecha pomocy pacjentowi w terminalnym okresie choroby, ponieważ ten pacjent na ogół chce tylko zrozumienia i tego, żeby ktoś go wysłuchał. Wolontariusze seniorzy przede wszystkim cechują się ciepłem i życzliwością oraz cierpliwością. Pomimo tego, że opiekują się wnukami, mają swoje zajęcia, zawsze znajdą czas, żeby tutaj u nas w hospicjum pomagać i myślę, że to jest właśnie ich największa zaleta. Zaleta wolontariuszy seniorów, osób na emeryturze, to, że są po prostu dyspozycyjni i mają dużo czasu. Nasi wolontariusze ponadto są ciepli, otwarci, życzliwi i zawsze z chęcią przychodzą do nas do hospicjum.